AED. Uratuj życie. Udzielając pomocy, zadbaj o bezpieczeństwo własne i poszkodowanego. Przepraszam, przepraszam, proszę mnie przepuścić. Co się stało? Nie wiem, no chyba naćpany jest, nie wiem, leży. No ten pan szedł, spacerował, nagle upadł. Proszę się odsunąć. Halo, proszę pana, słyszy mnie pan? Tak. Proszę pana, proszę zadzwonić po pomoc pod numer 112. Mężczyzna około 30 lat nie oddycha. Tak, dzwonię. Pamiętaj, 112 to numer alarmowy, bezpłatny i dostępny na terenie Unii Europejskiej. Możesz dzwonić z telefonu komórkowego i stacjonarnego. Chcę zgłosić wypadek. Skwer przy ulicy Kwiatowej 2 w Warszawie. Mężczyzna upadł i leży nieprzytomny. Tak, tak, pogotowie potrzebne, szybko, pomoc. Proszę pani, proszę uruchomić w telefonie aplikację Warszawa 19115 i sprawdzić, gdzie jest najbliższy defibrylator AED. Okej, sprawdzam. Aplikacja Warszawa 19115 pokaże na mapie lokalizację defibrylatora AED i takie szczegóły jak adres, budynek, piętro. Tam jest, w tym budynku. Proszę jak najszybciej przynieść defibrylator tutaj na miejsce. Dobrze. AED to angielski skrót oznaczający automatyczny defibrylator zewnętrzny. Urządzenie, które może uratować osobę, u której wystąpiło nagłe zatrzymanie krążenia. Nie wahaj się, aby użyć AED, gdy sytuacja tego wymaga. Defibrylator został tak zaprojektowany, aby każda, nawet nieprzeszkolona osoba, nie miała problemu z jego obsługą. Uciśnięcie klatki piersiowej należy rozpocząć jak najszybciej. Uciskamy dolną połowę mostka na głębokość 5-6 cm w tempie 100-120 razy na minutę. Staramy się nie przerywać uciśnięć. Po każdych 30 uciśnięciach należy wykonać 2 oddechy ratownicze, ale nie jest to obowiązkowe. W takim razie uciśnięcia wykonujemy nieprzerwanie. Co mam robić? Proszę otworzyć opakowanie, wcisnąć zielony guzik i czekać na polecenie. Obsługa AED jest prosta i czytelna. Proces jest automatyczny. Musisz jedynie włączyć urządzenie, przykleić elektrody do klatki piersiowej poszkodowanego i postępować według instrukcji. Przyklej elektrodę dokładnie tak, jak pokazano na rysunku. Pamiętaj, w trakcie wykonywania czynności ratujących życie nie wyrządzisz osobie poszkodowanej krzywdy. Proszę się odsunąć. A bez twojej pomocy jej szansa na przeżycie drastycznie maleje. Wskazana defibrylacja. Teraz wciśnij pomarańczowy migający przycisk. Defibrylacja. Defibrylację wykonano. Defibrylacja wykonana w ciągu 3-5 minut od nagłego zatrzymania krążenia może zapewnić przeżywalność na poziomie 50-70%. Defibrylator AED znajdziesz w takich miejscach jak dworce kolejowe, autobusowe, lotniska, galerie handlowe, budynki użyteczności publicznej, kompleksy rekreacyjne, stacje benzynowe oraz tam, gdzie przebywa dużo osób. Pamiętaj o AED. Zawsze możesz pomóc.